ciężko znaleźć na Malcie dzień i miejsce, w którym po prostu nie wieje zimą. Teraz i tak jest taki, wiecie, delikatny wiaterek, no ale nagrywam telefonem, też mam rozładowany aparat, więc no, jakość może być dosyć słaba, ale do rzeczy, tak jak widać i słychać, jestem na Malcie. Przylecieliśmy tutaj dosyć okrężną drogą, bo najpierw z Gdyni musieliśmy się dostać do Warszawy. Jechaliśmy Pendolino. I w sumie jestem bardzo z niego zadowolona, bo no po prostu było wygodnie. Plus było bardzo mało ludzi w pociągu, więc można było sobie chodzić. No super, naprawdę wszystko w superlatywach. Raczej nie korzystałam dosyć dawno z PKP i miałam taki obraz, wiecie, takiego starego PKP, więc bardzo pozytywnie się zaskoczyłam. Po ciąży zaczęło mi wypadać bardzo dużo włosów, a potem zaczęły odrastać i patrzcie, mam grzywkę. Dziwne. Ja bardzo dawno nie jeździłam w Polsce pociągami, a jest to całkiem wygodne i te przedziały dla rodzin z dziećmi, no super. Tak siedzę i po prostu gapię się od tyłu. Pewnie widzę śnieg ostatni raz na nie wiem jaki czas. Nie wiem kiedy znowu będzie mi się chciało znowu, tak wiecie, jeździć, latać, poruszać się, przemieszczać. Nie wiem jak to określić, bo zawsze to był po prostu lot. A teraz no jednak dużo więcej zachodu, żeby się przemieścić po prostu z jednego kraju do drugiego. No ale okej, nie ma tragedii. Jest fajnie, cicho, spokojnie. Więc tak można jeździć. Ta fryzura to trochę jak ten Marek Mostowiak, nie? Takie M. No, trochę. Mając opcję do wyboru samochód z 4 godziny pewnie, albo pociąg 3, chyba 3 z kawałkiem, no to myślę, że biorąc pod uwagę dobro dziecka, to wybraliśmy pociąg. Chciałam wam trochę ponagrywać drogi, ale mamy brudne okno. Jak to tak można? Ale całkiem fajnie to wygląda, no nie? Jak jest wszystko takie zaśnieżone. No, na Malcie, wiecie, nie wiedzą co to śnieg, więc mogę im pokazywać. No, ładnie ta trasa wygląda. No i jeszcze oczywiście bardzo dziękuję za życzenia zdrowia. Także przydadzą się, myślę. To dosyć długi temat i chyba jeszcze nie jestem w stanie o tym tak otwarcie opowiadać, ale może kiedyś wam opowiem. Kto wie, kto wie. Tak czy siak, trzymajcie kciuki. No, to ja jadę dalej. I leciliśmy z Warszawy do Frankfurtu, potem z Frankfurtu na Maltę. No nie obyło się bez przygód, bo ten pierwszy samolot był opóźniony i to tak dosyć bardzo. I właśnie zastanawialiśmy się, czy jest sens w ogóle w niego wsiadać, bo nie wiem, co byśmy zrobili na lotnisku we Frankfurcie, jeżeli tam wszystkie hotele są zamknięte. Co w ogóle, wiecie, robią z takimi ludźmi. Ja wiem, że mieliśmy doby później również samolot z Frankfurtu na Maltę, ale doba na lotnisku z rocznym dzieckiem to akurat nie jest szczyt moich marzeń. Coś jest nie tak z samolotem, więc mamy opóźnienie. I to takie, które powoduje, że nie zdążymy chyba na ten lot przesiadkowy. Więc w ogóle nie wiemy, czy lecieć. Także przygód ciąg dalszy. No ale wszystko się udało. Także wysiedliśmy z jednego samolotu i szybko, szybko, tup, tup, tup i do drugiego. Od razu, z jednego do drugiego. No, nasze dziecko nie było jakoś szczególnie zadowolone z tego latania. Mogę uznać, że to był stanowczo najgorszy lot. W ogóle najgorszy dzień podróży. Jeszcze dogram z domu, póki pamiętam i tak mam szalik na sobie. Jak to wygląda na lotnisku? Więc te testy na COVID-a
są potrzebne, żeby tak jakby wyjść z lotniska. Więc jeżeli macie, to pokazujecie, ok, wszystko spoko, wychodzicie. Jeżeli nie macie, to idziecie w drugą kolejkę do pobrania wymazu. Tam wiecie, was spisują i tak dalej, wypełnia się ankiety, czeka się na wymaz, potem czeka się na wynik, w zależności ile jest osób, niektórzy czekają 10 minut na ten wynik, inni, nie wiem, godzinę, w sensie ok, nie na sam wynik, tylko po prostu na to, żeby wyjść z lotniska, więc to wszystko w zależności ile jest osób. Nasz lot z Frankfurtu wylądował razem z Barceloną chyba, i nie było tam dużo osób, raczej wszyscy po prostu już mieli testy i to by było na tyle. Nie płaci się tutaj za to. Lecieliśmy Lufthansa i tam pisali do nas trochę na ostatnią chwilę, że obowiązują u nich te maseczki takie, wiecie, niezwykłe, nie bawełniane, nie takie, no te najprostsze dostępne wszędzie, tylko jakieś tam lepsze i byłam, no w zasadzie my kupiliśmy, poszliśmy do apteki, to znaczy mój teść poszedł, bardzo dziękujemy, i je kupił, ale tak może z 3/4 samolotów, no że ludzie, wiecie, 3/4 ludzi w tych samolotach miało takie maseczki, a reszta to lała i w sumie no nikt na to nie zwracał uwagi. I trochę już odechciewa nam się naprawdę latać i bardzo, bardzo czekam na powrót tych bezpośrednich połączeń. No wiem, problemy pierwszego świata, prawda? Że muszę sobie lecieć z przesiadkami. Tragedia. No ale z dzieckiem to jednak trochę inaczej. No i właśnie tak się zastanawiamy, co dalej będzie. Bo też o to pytacie, czy wiadomo coś, kiedy będą otwarte połączenia, bo na razie na Maltę bezpośrednio można tylko z Krakowa. A wiecie, jednak my lecimy zawsze na północ Polski, więc to troszeczkę utrudnia. Jeżeli jesteście gdzieś z południa, no to w ogóle super i zazdroszczę. No i nie wiemy, co będzie dalej. Jakby jeszcze może były z Warszawy jakieś te loty bezpośrednie, to też dużo by ułatwiło. Nie mam pojęcia, ale melduję, że jestem na Malcie. Melduję, że będę starała się te filmiki umieszczać regularnie. Jeżeli macie jakieś prośby, ja wszystko sobie spisuję, żeby nie było, i będę sobie powoli nagrywała, ale jeżeli macie jakieś prośby, zażalenia może, no to dajcie znać w komentarzach lub gdzie tam chcecie. I widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!